Cześć, witajcie w kolejnym już trzecim odcinku z gry Prison Simulator, czyli symulator pracownika więzienia. Jesteśmy klawiszem, który dzisiaj wykonuje kolejny dzień swojej pracy. Lecimy, mamy sprawdzić obecność na początku naszej dniówki. Ostatnio przeszukiwaliśmy cele i w tych celach, a dokładniej tam w łóżku czy w jakichś innych tam poukrywanych miejscach, faktycznie znaleźliśmy nielegalne i niebezpieczne przedmioty. Także jak widzimy, niektórzy planują jakieś... Co jest? Prądu... Prąd wywaliło. Okej. Przepraszam, jeszcze nie kojarzę twojego głosu. Bezpieczniki są w warsztacie, ale to chyba już powinieneś wiedzieć. Już idę. Dobra, mamy latarkę czy nie? Czekajcie. Dobra, gdzie jest ten... Szybko, coś się wydarzyło, czekajcie, akcja, reakcja jakaś. Wywaliło bezpieczniki. Okej. A bo to jest jakaś zasadzka, co? Ja się trochę boję. Czekaj, wezmę pałkę sobie, aby do ręki. Nie no, pięści nie. Wezmę pałkę, okej. Okej, mamy bezpieczniki, tak? Spoko, jeden, dwa, okej. Tu Miguel, słyszysz mnie nowy? No słyszę. Jesteś już przy bezpiecznikach? Jesteśmy. Co mam robić? Tak, ale brakuje dwóch. Ktoś wyciągnął. Dobra, brakuje pana Iwana Zweisteina z bloku B. Może to on stoi za tym całym cyrkiem, trzeba go znaleźć. Nie będzie to takie proste. Sprawdź wyjście i spacerniak. Okej, okay, dobra. Okej, okay, czyli co? Czyli Zweisztein ukradł bezpiecznik. Dobra, moi drodzy. Poszukaj więźnia. Wejście główne, spacerniak, pokój przeszukań. To jest monitoring. No, monitoring nie działa, tak? Bo tu jest nawet napisane, że... A, okej, okay, on zostanie odblokowany dopiero. A może gdybyśmy się wrócili, to do pokoju przeszukań byśmy szybko poszli i zobaczymy, czy tam go nie ma. Strzelnica, pokój medyczny, biuro naczelnika, tu go nie ma, dobra. Sprawdźmy tutaj. O ty skurczybyku! Trzeba uciekać, inaczej mnie dopadną. O co chodzi, kto cię dopadnie? Ty, gościu, chodź tu. Chodź tu, Żetuj! Daj! Rygor zaostrzony, a nie. Dość już. Czy to ty ukradłeś bezpieczniki? Tak, ja je zebrałem. Wiesz, że za próbę ucieczki i zakłócenie funkcjonowania placówki karnej grozi ci wydłużenie kary? Ja musiałem spróbować, nie jestem tutaj bezpieczny. Nie może mi zabezpieczyć, bezpieczeństwa mi zapewnić. Jeśli masz problem z innymi skazańcami, to zgłaszaj takie sprawy naczelnikowi. On nie chce być 60. O, to jest ostatnia osoba, która byłaby mi w stanie pomóc. Nie interesuje mnie to. Wracasz do celi. Ale najpierw cię przeszukam. Okej. No i co? No i mamy kontrabandę. Gdzie jest drugi bezpiecznik? Jaki drugi? A faktycznie, miałem dwa. No, ale oba miałem ze sobą. A co z nim zrobiłeś? Halo? Nic, musiał mi wypaść. Tylko mnie nie bij. Mówię prawdę. Gdzie mógł ci wypaść? Może leży gdzieś na mojej drodze ucieczki. Może to być korytarz, warsztat, albo i stołówka. O Jezu, chciałeś uciec przez stołówkę? Nie, tylko sobie zaopatrzenie wziąłem. Ech, dobra, sprawdzę te miejsca. Tymczasem idziesz ze mną. Ze mną! Dobra już, nie wygłupiaj się. Odprowadź więźnia do celi. Chodź tu! Za mną! Idziesz, mówię, bo! Bo będzie! Idziesz. Idź pierwszy. Oj, idziesz! Bo jak nie, to... widzisz. Zgrywam prawdziwego, typowego strażnika Teksasu, tak? Czyli osoby, która była gnębiona całe życie w podstawówce. Był kopany, pluty
i szydzono z niego. A teraz co? Zrobił sobie kurs i... I ma pałkę. Dokładnie tak. Dobra, lecimy. Do celi! Kaufman! Kolega przyszedł. Właśnie. Jak jeszcze raz się zobaczę, to... Pamiętaj. Dobra, idziemy. Poszukamy bezpiecznika teraz. Gdzie może być bezpiecznik? Gdzie on może być? Za mało energii? Co ty gadasz? Dobra. Tutaj 17, 16. O, mamy strzelnica. Nie, nie strzelnica. Gdzie to było? Tu. Pokój medyczny. O, proszę bardzo. Trafiłem za pierwszym razem od razu. Pokój medyczny. Idziemy bezpieczniki umieścić tam, gdzie trzeba. Jako, że mam doświadczenie w sprawach związanych z elektryką, nie powinno być większego problemu. Okej. Dobra. Raz. Raz. Dwa. Dwa. Trzy. Trzy. Cztery. Cztery. Aha! Tu jeszcze jest kwestia, że... Chyba... Moment. Czemu oni... Aha, bo oni chcą jeszcze... Nie mów, że jeszcze jest różnica pomiędzy... O Jezu, serio. Przecież to jest nierealne. No chyba, że... Chyba, że naprawdę jeden jest 16, drugi 32 i... No nie, nie, no dobra, to okej. Taką łamigłówkę wymyślili, tak? Że niby bezpieczniki muszą być odpowiednie miejsca. Dobra, i teraz tak. Idziemy tędy. Zdaj raport. Uwaga! Panie dowódco! Złapałem gościa, który chciał uciec. Mało tego, naprawiłem jeszcze coś, co normalnie powinniście dać pieniądze fachowcowi, żeby to naprawił. Także proszę o podwyżkę. Naprawdę? Jak on się dostał do tych bezpieczników? No, prawdopodobnie się włamał, a sam próbował wykorzystać okazję i uciec. A, rozumiem. Zaraz przygotuję odpowiednie papiery. Trzeba poinformować tych wyżej. Okej, okay, dostanie kilka lat więcej za to. Nie no. To ja już straciłem szacunek u wszystkich, moi drodzy, teraz. Teraz to już... Teraz już chłopowi nie będzie zależało w ogóle na niczym. Jak dostanie kilka lat więcej. Teraz to już mu nic. Locker room. Idź do pokoju odpraw i porozmawiaj ze strażnikiem. Dobra. Dzień dobry, proszę pana. O, maśniutki chłop. Gotowy raport dnia? Oczywiście, tak. To koniec na dziś. Więc tak. Panie naczelniku, panie kierowniku, ja wnoszę o podwyżkę. I po prostu ja myślę, że jestem za dobry do tej roboty. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ja jestem... O kurde. Posprzątaj lokację. Długi korytarz, cele, blok, warsztat. Ja mam sprzątać? A czy to nie jest tak, widzowie, że w takich miejscach jak więźnie, tam właśnie nie ma takich typowych... tam nie ma takich osób jak na przykład sprzątaczka, czy jakaś kucharka zwykła, tylko tam wszyscy muszą być wyszkoleni na przykład takimi... jak to się mówi, strażnikami i co najwyżej jest wyszkolonym potem w jakim, nie wiem, ma dodatkowe jakieś czynności pełni, no bo tam nie mogą być jakieś tam osoby, nie? Z zewnątrz. Dobra. Mop. Cyk, cyk, cyk. Czyścimy. Bierzemy. Kolejna rzecz. Cyk, cyk, cyk. O, proszę bardzo. Dobra. I tu już warsztat jest. To jest już zrobione. Tu mamy mopa. Znaczy mopa mamy i mamy... O, tutaj jest... No widzicie. Ubrudzili mi tą ścianę. Paskudy jedne. Tutaj też musimy. Okej. Dobra, idziemy dalej. Tu? Tu nie. Dobra, czyli musimy iść troszeczkę dalej. Tutaj jest szatnia. Dobra, chodźmy, 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 chodźmy. Szybko dalej. A tu nie. To tam jest brud, ale tam nie trzeba tego robić. Dobra, tutaj mamy 16, 15. Ty, gościu! Zaraz, czemu aż tam? Bo to trzeba na warsztat iść. Aaaa, taka situation. Tutaj mamy też, tak? Serio?
Ja mam po nich sprzątać. Naprawdę. Chyba se żartujecie. Tu? Gołą babę namalował? No nie, no nie wytrzymam. Oni to sami powinni sprzątać. O kurczak. Ty, co tu się stało? Chyba kurde, w Squid Game'a grali. Zgaszone światło było. Co jest? Chłopie! Co jest grane? Łapy mnie świerzbią? Dobra, zrobiłem zdjęcie na dowód. Tam są pozamykane cele. Tam jeszcze coś. Czekaj. A ty co takie brudne masz, co? Gdzieś ty wychodził w nocy? Podejrzane to jest bardzo. Gąbeczka? A jeszcze ściany tutaj są do wyczyszczenia. Co ty tak tą głowę przechyliłeś? Ja się ciebie boję. Coś ty tu namalował? Czy widziałeś tego chłopa? Ma alkohol, czyli czerwoną twarz ma chłop. Po prostu alkoholik, no. Alkohol od razu posiada. A, że strażnicy to reptilianie, tutaj napis był na ścianie. Dobra. A co to jest w ogóle za pentagram? Co tyś tu nam bazgrał? Normalnie. Nie, no pałowanie będzie zaraz. Dobra, idziemy. Ostatnie miejsce zobaczymy. Warsztat. Jeszcze w warsztacie trzeba wyczyścić. Co? Olaf? Olaf? Co się z wami dzieje? Richard? Dobra. Dobra, co my mamy myć tutaj? Ty, czemu ja to w ogóle myję? Czemu więźniowie tego nie robią? Przecież oni są zaciągnięci do roboty, o co tu chodzi? Czemu ja to robię? Co ta krew tu robi? Mopa weźmiemy. I tym mopem co ja tutaj mam wyczyścić? Panowie, nie róbcie sobie żartów, co? Jestem strażnikiem, a nie sprzątaczem. Dobra. Zadanie ukończone i mamy czas wolny. Ale wiecie, co mnie bardziej interesuje, jak mamy czas wolny? Czy mogę młotek na przykład zwędzić? Nie mogę. Nie mogę młotka wziąć. Chciałem po prostu wziąć młotek, bo temu gościowi chciałem sprzedać. Ten jeden więzień chciał się ze mną dogadać. Ale niestety. Dobra, to co? Idziemy na strzelnicę sobie postrzelamy. Myślę, że to by... Prysznice? Stołówka, monitoring, sale, prysznic. Aj, tam muszą się sceny dziać, co? Na pod prysznicem. Pewnie tam są przysiady robione. Pokój strażników? O, proszę bardzo, pokój strażników. To co, proszę pana, zagramy? Chcesz zagrać? Koszykówka, golf? A, bo to jest jakiś tam... To 301... Nie, wiesz co, nie będę grał. Nie mam czasu na głupoty, gościu. Co tam macie dobrego? Ponczusia mogę wziąć jednego? A, bo tutaj w mikroweli sobie coś zrobić. Nóż. A mogę go wziąć? Po prostu ze sobą? Nie, nie mogę go wziąć. W lodówce nic ciekawego nie mają chyba. Dobra, usiądźmy sobie. Tak. Okej. To był donat. Idź na spacerniak. Dobra, idziemy na spacerniak. Dzisiaj chyba już nic nas nie zaskoczy, co? W końcu były dymy delikatne. Bez przesady. Ile może się dziać? O, co tu? A co tutaj jest? Czekajcie, pałkę wyciągnę. Wiadomo, o co chodzi.
Dobra, muszę zgłosić jeszcze przez radio. Psz! Halo? Tu numer 473. A, idę z pomarańczowymi. Dara będziemy. Dobra, panowie, ale spokój, spokój, bo jak nie to... No... Okej. Pilnuj porządku. Morda zakazana. O czym ty gadasz, gościu? Okej, dobra. Ma być tu spokój, proszę. O, śmieci. Podniosę te śmieci. Dobrze, podniosę te śmieci. Podnieś śmieć. O, dobrze, dobrze, to ja... To uspokój się. Gdzie to wyrzucić? Poczekaj chwilę. Tu? O, no i wyrzuciłem. Ile czasu zostało na spacerniaku? Tyle, ile powiem. Okej, okay. No i dobra, i pałeczka w rękę i lecimy, tak? Pilnuj porządku. Ty, jak on dziwnie tą głowę wy... Jak oni pompują w ogóle? Co? Coś ty powiedział, że zabiłbyś za butelkę piwa zimnego? Siłownia jak zawsze... Co tyś powiedział?! No... Takiego słownictwa używasz? Ty, gościu! A co ty tu robisz? A co ty tutaj robisz? A nic, potknąłem się przypadkiem. Piłujesz, chłopie, coś próbujesz tu ukraść. Co to jest? Graśnicę chcesz podwędzić przypadkiem? Nie, nie, już nie będę. Weź, wrzuć na luz. Prawda? Nie ma tak! Co to ma być? Oddawaj to! Gościu, zaostrzony rygor. To nie ma być. O. Pa. Cześć, gaśnicę to masz. Chodź tu, chodź tu! Czekaj, czekaj. Pograłbym na konsoli. Chłopie, przed chwilą z pałki dostałeś przez kręgosłup prawie. A ty gadasz, żebyś pograł na konsoli? Masz, tu piłką se pograj. Mamy bardzo mały szacunek w więzieniu. Bo nie ma tutaj litości. Co wy sobie myślicie, że co? Kim wy jesteście? Jesteście nikim! Wyrzutkami społeczeństwa! Tak, trzeba odizolować was. Co ty sobie myślisz, że co? Wąs masz? Myślisz, że wyglądasz teraz jak jakiś piosenkarz? O, doru! Richard. Tylko sprawdzam też moja praca. Aha, dobra, dobra, zapisywanie. Dobra, no to co, czas wolny mamy. Dobra, to ja, panowie, stąd idę. Dobra, co tu za paczka? O, czekajcie, tam jest jakaś paczka do... Co, ja z tym gościem mam zagadać? Jakieś do wysyłki rzeczy są, poczekaj. Tu? Hej ty, no co? Mówisz do mnie? Oczywiście, że mówię do ciebie, o kogo innego? Jesteś trochę powolny, co? O czym ty mówisz? Mówię o twoich ruchach, szybkości, te sprawy, rozumiesz? No, ja właśnie mam do ciebie idealne rozwiązanie. Jakie? Tak proste, każdego dnia będę miał pewne, zadania dla ciebie. Dam ci paczki, a ty będziesz musiał je doręczyć. I to wszystko? Aha, okej, dobra, wchodzę w to. Świetnie, twoje pierwsze zadanie jest proste. Weź to i biegnij do celu, dawaj. Gdzie? Jaki cel? Tam. O kurde, mamy 30 sekund. Aaaa! 20 sekund. Ledwo. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Tam? Nie no jak? To... Gdzie? Tu? 8, 6, 5, 4, 3, 2... Mam to! Zdążyłem czy nie? Mam paczkę dla ciebie. Jest!
Dobra, zdążyłem, ale rzutem na taśmę, powiem wam szczerze. Udaję się do bloku z celami. Okej. Czekajcie, ja im zrobię zdjęcia, że oni tutaj faktycznie pracują. Bo potem jeszcze mi nikt nie uwierzy, że oni w warsztacie robią. Dobra. Idziemy. Biegniemy. Okej. Dobra, co robimy? Dźwignia. Dobra, panowie z biurka. Ale syf. Ale syf. Zabezpiecz nielegalne towary, moi drodzy. Okej. Dobra, gościu, wszystko jest w porządku, tak? Poczekaj chwileczkę, ja cię tutaj muszę spisać. Dobra, pan numer 5. Dobra, numer 5. Peter Palmer. Proszę wystąpić, Peter Palmer. Co ty w ogóle masz przy sobie? Ty masz pilnik i się nie wstydzisz? Czemu on... Ty jesteś normalny? Patrz! Ja nie mogę być gorszy! No... Gościu... Patrz, jaka kontrabanda! Legalne. Pozostaw. W kibelku coś? Chipsy? Po co on chipsy w kiblu? Dobra, zostaw mu je. Pod łóżkiem. Dobra. Jesteś wolny, wiesz? Wszystko w porządku. Życzę miłego pobytu. Dobra, i teraz tak. Jim, numer 10. Dobra. Dzień dobry, panie Jim. Masz coś do powiedzenia? Masz jakiś problem? Nie, nie, na razie nie mam problemu. Muszę zobaczyć, na razie tu jest spokój. A może za tym plakatem z gumy turbo? Co jest? Ty! Szybko! Panowie! Alarm! Alarm! Co? Coś ty powiedział? Króciutko, co ty myślisz, że co? Jeżeli podnosisz rękę na funkcjonariusza! Czego się spodziewałeś? Czy to jest Polska? Że ci nie oddam? Bo zarabiam kurde 2500? Co ty se myślałeś? Że się boję? Dobra, William, chodzisz. 14. O, no i pięknie. Co to jest? Ależ paskudne! Zrobię zdjęcie na później. Dobra. Czekolada? Nie no, zostawię ci czekoladę. Gościu, pokaż tą poduszkę. Czy tutaj coś podejrzanego jest? Nie. A może coś pod spodem? Dobra. Jesteś wolny. Miłego dnia. A teraz idziemy do pana Richarda. Pan Richard, to ty jesteś, tak? Dobra. Zobaczmy, przeszukujemy. Okej. Okej, na razie wszystko legalne widzę. Wszystko jest w porządeczku, z tego co widać. Oj, kolego! Zabezpiecz. Oj, kolego, zabezpiecz. Nic tutaj nie znalazłeś, jasne? Wszystko jest na miejscu, jasne? Czekajcie, czekajcie. Czy ja coś znalazłem? Muszę się zastanowić, czy ja coś znalazłem. No, nie wiem, a ile dajesz? A cóż ty, co to jest? Ja przyjąłem łapówę? To ja nie chcę, czekaj.
Co jest? Zaraz, ja tylko chciałem się spytać, ile ty chcesz... Gościu, ja nic nie wiem. Nie, no tak się nie robi, gościu. Dobra, ja to zamykam, halo. No. Idź do pokoju odpraw. Musimy porozmawiać ze strażnikiem. Dobry, dobry, witam. Okej. Nie, no wszystko jest okej. Dzień został zakończony. Mam nadzieję, że bardzo fajnie. Tak. Nie, nie, nic nie znalazłem podejrzanego. Nie, nie, nie mam mowy. Wszystko jest pod kontrolą ogólnie. Bardzo mi się podobał dzisiejszy dzień. Pokój przeszukiwania paczek dzisiaj. A tu broń jest, skrzynka z bronią, proszę bardzo. Ty, a jakby tak wziąć i przez przypadek się wywrócić o nią. Szkoda. No dobra, musimy przeszukać. Pokój przeszukiwania paczek. Dzień dobry. Sprawdź zawartość każdej paczki. Oczywiście, zaraz sprawdzimy. Więc tak, to jest do pana Edwarda Millera. Pan Edward Miller. Czekolada? No, zaraz zobaczymy, czy taka zwykła czekolada. Pokaż, czy to zwykła czekolada. Ty faktycznie... Oj, 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 igła! Co to ma być? Zabierz. O, jak tam była igła, to tu jeszcze coś będzie chyba. To już zabezpieczam. To jest już wyższy poziom ćpania. Oj, tak się nie będziemy bawić, kolego. Ja tutaj daję pozwolenie, żebyście dostawali paczki z zewnątrz. A wy naprawdę takie rzeczy mi robicie. I jeszcze jakiegoś skręta? Co to tam jest? Przecież to zioło zamoknie. W sensie... No... Blanty? Marnotrawstwo, słuchajcie, marnotrawstwo. Beznadziejstwo. Chodźcie, to zobaczymy. Okej. Proszę bardzo, uwaga. Czerwona fasola, no to fasolka, nic takiego. Warzywka, warzywka, okej. Daw. Nic nie ma w daw. I w środku też, no i widzicie? Da się? Można? Można normalnie paczkę sobie po prostu wziąć i zamówić? Od rodziny? Można. O, Milka, pa, znaczy mleko. Ale fajna firma, mleko. Ale biała, moja ulubiona czekolada, Jezu. Jeżeli lubicie białą czekoladę, to musicie napisać. Albo, nie wiem, jak będziecie oglądać na YouTubie, łapę w górę, bo... Na 10 kumpli 9 nienawidziło białej czekolady. Ja ją uwielbiałem. Fakt faktem, niestety czekolada biała jest zrobiona w całości z cukru tak naprawdę i w ogóle jest giga słodka, ale nie wiem czemu uwielbiałem tym bardziej tą z Milki. Okej. Oj! O, dragi! Zabezpiecz. No to zabezpieczymy sobie elegancko. Okej. Moi drodzy, mamy czas wolny. Wykonaliśmy tutaj ten. Czy my chcemy coś zrobić w czasie wolnym? Ty, możemy postrzelać sobie chyba, tak? Nie, czekaj, co to jest? A, paczkę można w czasie wolnym chyba dostarczyć. Czekaj, co to jest tu? Czy jest warsztat? Pokój? A, bo tutaj coś jest. Że mógłbym pograć sobie. No śpieszy mi się trochę, to nie będziemy działać za bardzo. O, dobra, to idę sobie. Ja ten czas wolny to akurat jakoś beznadziejny, nie wiem, nie potrzebuję. A, można kondycję na przykład zrobić, faktycznie. Można kondycję, to mogłem... Dobra, to mogłem faktycznie zrobić kondycję następnym razem, tak? To będę pamiętał o tym, żeby kondycję jednak w czasie wolnym robić. I siłę, i kondycję, i tak dalej. Będziemy to robić. Okej. Uwaga, biegniemy.
udaj się do bloku z celami. Ciekawe, co się wydarzy tym razem, bo zawsze się coś stanie. Albo muszę kogoś złapać. A pieniądze więzienia jeszcze są, bo mogę wydawać te pieniądze więzienia na zakupy, które są potrzebne. Mhm. Dobra, moi drodzy, musimy przeszukać kolejne cele. Numer 7. Ja już wyciągam pałę, bo już czuję, że po prostu będzie dzisiaj astre pałowanie. Dobra, cześć Richard. Co u ciebie jest? Przyznaj się może od razu, co? To nie będę tutaj zabierał ci czasu. Standardowa procedura. Okej, okay, oczywiście, może być napój. To jest to legalne, jak najbardziej dopuszczalne w kibelku. Igła? Biorę. Udaję, że nie widziałem tego. Nic tutaj nie znalazłeś. Dobra, słuchajcie, uznajmy tak. Nie mogę być takim stuprocentowo takim złym gościem. Igłę mógł mieć, bo może ma gacie i trzeba je naprawić, trzeba je zaszyć. Okej, okay, no to wiecie, o co chodzi. To jest normalna rzecz, nie? No. Ale panowie, tak się nie będzie działo. Tak się nie będzie... No, no, no. Dziewiątka gdzie jest? Dobra. Okej, okay, co tam w środku? Coca-Cola? Może być Coca-Cola. Dobra, sprawdźmy, czy tutaj w wirku coś ukrył. W wirku chyba nic. Pod wirkiem coś schowałeś? Czekoladowy batonik? A mam smaka, to sobie wezmę. A co? A wezmę sobie czekoladowy batonik. Dlaczego bym nie miał wziąć? Idę dalej. 15. Dobra, ten chce coś ze mną gadać. Klawisz, w sensie, panie Klawisz, prośbę mam. Bądź człowiek i pomóż. W czym problem? Od rodziny od dawna nie dostaję paczek. O, ja strasznie mam ochotę na coś słodkiego. Czy załatwiłbyś mi trochę ciastek? Najlepiej tak z 10, bym miał na zapas. Oczywiście zapłacę za twoją $100. A ja nie wiem, ile kosztują ciastka. Dobra, zobaczę, co się da zrobić. Okej, okay, tak, ciastka są dozwolone, więc... Panie Richard, jeżeli tylko będą ciastka, to zaraz zobaczę, no. Może się uda. 10 ciastek. Zobaczymy, czy w... Okej. Okay. Co to jest? A to jest legalne, to jest legalne. To zobaczymy, co dalej. Dobra, i pan Jim. Gdzie jest pan Jim? Numer 16. Dobra, panie Jim, sprawdźmy, co tam ciekawego. Dobra, to jest legalne. Po co oni to chowają w takich miejscach? Co, oni nie mogą mieć takich rzeczy? Dziwne. Sprawdźmy jeszcze pod spodek. O, ciasteczka, zabierz. Klasyczne ciastka, 10, moi drodzy, musimy wziąć. Dobra, to teraz tak, ja biegnę załatwić ciastka w maszynie do ciastek. Chyba jest taka maszyna gdzieś tutaj, tak? I jeszcze zrobimy sobie tą tężyznę jakąś, elegancko. Zobaczmy. Nie, tu nie ma ciastek, tu nie ma. Okej, okay, tutaj są... Użyj... Nie, tu jest z jedzeniem. Automat z jedzeniem, użyj. Ale tu są napoje, to nie ma ciastek. Chyba, że mogę użyć i wybrać. A, no to teraz tak. Tylko, że automat z jedzeniem nie ma ciastek standardowych. I tutaj też nie ma ciastek, czyli będę musiał chyba zdobywać te ciastka od innych więźniów, tak mi się wydaje. Po prostu będę musiał im jakby podkradać, jakkolwiek to brzmi paskudnie, to chyba tak będę musiał robić. Ty, co tam jest? Trening jakiś? Bójka? Co to tam? Halo? Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Coś tam się dzieje. Coś, jakiś dym. Sparring z chłopem? Pokaż. Bitwa? Cześć, cieniasie. Kogo nazywasz cieniasem? Oczywiście, jesteś naprawdę cienki. Zaraz cię rozwalę. Ha, co za duch walki. Niestety nie jesteś partią dla mnie. Zamiast tego mam dla ciebie propozycję. Jaką propozycję? Mamy tutaj gościa, jesteś tu nowy, no i cóż, jesteś słaby. Jest to dobra szansa na wyhodowanie trochę mięśni. Jeśli chcesz popracować nad swoją siłą, uderzaj do mnie. Znajdę ci przeciwnika, to jak o tym myślisz? Dawaj, dawaj, wale, wale na łeb. Dobry chłopiec, twój pierwszy przeciwnik będzie... To ten koleś, miłej zabawy. Który? Co, ty? A to jak z tobą? Chłopie, przecież ty byłeś taki leciutki, chłopie.
Jak deser wciągnąłem cię. Idź na spacerniak. Jestem na spacerniaku. Jestem. Proszę bardzo. Czas wolny był, spacerniak. Elegancko. O. Dobra, no to co? Ciasteczka. Tu jakieś kurde. Czas sobie leci. A mogę z tym chłopem? Zabrzmiało to jednoznacznie. Jakie warunki zakładu? Nie wyciśniesz 15 w 60 sekund? Jaka stawka? Dobra, moi drodzy, 10 dolców mogę zaryzykować. Uwaga, jedziemy. Okej. Okay. Szybko. Dobra. Dobra. No to musi spaść do zera, a potem trzeba szybciutko to jechać z tym. Jak idzie czas? Dobrze? Nie wiem, musicie kontrolować, musicie mi dodawać otuchy, bo... Nie wiem. Dobra, 7. Jest połowa czasu? Dobra, czas mamy dobry. Ja jadę na dwie ręce, lewa, prawa. Okej. Okay. Może nawet oszukuję troszkę. Ale muszę to wygrać. 10 dolców, słuchajcie, to jest poważny pieniądz. Chociaż mogłem o 100 dolarów się założyć, to bym pewnie to jeszcze to zrobił. Okej, okay. Muszę następnym razem się o 100 dolarów założyć. Chyba, że mi dadzą wtedy ciężej, że na przykład więcej jako 100 dolarów. O, dobra, udało się. Dobra, wygraliśmy. A, wiecie. Dobra, tam, uspokój się. Minuta 40 jeszcze. Będziemy za chwilę zbliżać się do końca naszej dni. Czemu on leży? Halo? Halo, co się z tobą dzieje? Proszę pana. Zgłaszamy to. Przyjdą z lekami. Przyjdą z noszami. Wy wynieśli chłopa. Chyba wynieśli chłopa elegancko. I co? I pilnujemy tutaj spokoju. I zbliżamy się powoli do... A wiecie co? Jeszcze jeden bym zrobił zakład. O 100 dolarów bym... Czekaj. Jeszcze raz zrobiłbym. Nie inaczej. Raczej wolę standardowe wyzwanie. Chcę większe wyzwanie. Dobra, to teraz 25 razy w 90 sekund? Czy jest to możliwe w ogóle? Dobra, spróbujmy. Dobra. Nie! O kurde. Za 20 dolców stracę. Nie, chyba nie dam rady. O nie, za szybko, widzicie? Bo on musi mieć odpoczynek. Muszę się skupić. 9, nie damy rady raczej. Nie damy rady, ale jeszcze 15. Dobra, 1. 2. 3. 4. 5. Kurde, nie dam rady. Będą się śmiać w więzieniu ze mnie. Klawisz, który nie da rady. 26 sekund. Spróbujmy. Kurde! 20! A może damy radę? Mogę? No, dawaj. A, czas! I jeszcze jedna! Jeszcze jedna! Jeszcze jedna! Ostatnia 6 sekund! Uff. Nie, ja już mnie ręce bolą. Już mi wszystko z... Dobra, słuchajcie, wracamy do tego, wracamy do pokoju i wystarczy nam na dzisiaj. Kończymy dzisiejszą dniówkę, oczywiście pokój rozpraw, nie, rozpraw, przepraszam, odpraw. Także kończymy dzisiejszą dniówkę i tym samym dzisiejszy odcinek. Mamy raport z dnia, proszę bardzo, to już koniec. I następnym razem zobaczymy, co nam dzień przyniesie. Na pewno będę musiał wydać trochę pieniędzy z więzienia pieniędzy, nie moich własnych, tylko tych z więzienia, aby zamówić rzeczy potrzebne. I trzeba się zastanowić, czy chcemy być takim naprawdę konkretnym gościem, który ciągle karze wszystkich wokół, czy jednak chcemy się dogadywać, żeby jednak ta reputacja była tak troszkę na więzienia, żeby nas chwalili i trochę więźniowie, żeby nas chwalili. Na razie wiadomo, kurde, mamy mocno pięści zaciśnięte na pałce i po prostu karzemy ich wszystkich. Także moi drodzy, łapa w górę i subskrypcja, jak na YouTubie oglądaliście. W opisie macie wszystkie linki, gdzie możecie mnie znaleźć w internecie.
łącznie z drugim kanałem oraz z naszym partnerem, czyli G2A, sklepem, gdzie można kupować przez internet po taniości gry. A ja się z wami żegnam, do zobaczenia, trzymajcie się, do następnego odcinka. Pa, pa!